w tym roku do końca września powinniśmy złożyć dokumenty, czyli te wnioski wszystkie. Natomiast sam zakład zagospodarowania odpadów powinien to wtedy 2013. 2013? Bo tak jest okres. Tak. To pani burmistrz, to pytanie mam takie techniczne. Jak długo wytrzyma nasze składowisko? No trudno mi jest powiedzieć, rok. Do końca przyszłego roku. No a potem? Proszę Państwa, ja już kiedyś mówiłam, że na przykład ja rozmawiałam z wójtami, z burmistrzami, to by, a czym ty się przejmujesz, jeżeli nie będziesz miała składowiska? Tak naprawdę to jest problem tej firmy, która to złoży. Bo my nie musimy wprowadzić składowiska. I gminy indywidualnie składowiska, czyli nie mają, raczej tworzą w tej chwili związki. I taka jest opcja, prawda, że inaczej są punktowane te wnioski, które tworzą związki między gminy komunalne. I gminy teraz już nie budują same składowisk, po prostu raczej jest to zbyt drogi interes i na to po prostu zbyt duże te wymogi unijne. Ja rozumiem, pani burmistrz, pani koleżanka trzecia podpowiada, że to remontnik będzie brał, no ale no, ja z tym się nie do końca zgadzam, bo jak już powiedziałem wcześniej, remontnik wywiezie 200 km dalej, że wywiezie na środek, żeby zasypać to bagno. Tylko kto za to zapłaci? My indywidualnie. To ten, co podpowiadał gminy, pani burmistrz, to tak patrzyło. Nie podpowiadał, tylko tak samorządy się zachowują. W ogóle tworząc ten związek międzygminny, próbując robić coś z odpadami. Tak naprawdę. Dlatego, że to jest ta walka, o której ja już kilkanaście razy chyba mówiłam i pisałam, że gminy chcą przejąć ten obowiązek, chcą stworzyć systemy gospodarowania odpadami, tylko chcą być właścicielem odpadów. Bo tak naprawdę, no to od nas indywidualnie przejmuje własność odpadów ten, kto wywozi. To jest jego problem. Nie gminuj się. No, problem to jest nas, którzy radni, którzy... Ja myślę, że bardziej ogólnopaństwowy niż radny, bo jeśli chodzi o całą gospodarkę odpadami w kraju, jesteśmy zagrożeni karami unijnymi, prawda? Dlatego, że ktoś nie potrafi na poziomie ustawodawcy rozwiązać problemu nacisku monopolisty. Ja rozumiem pani burmistrz, bo dlatego ja z doświadczenia stwierdzam, że bo jeszcze rok będziemy składowali u siebie. A jak będzie przerwa między tymi zaistnieniem tam tego zintegrowanego składowiska, to wtedy obawiam się, że może być dziki wysypiska wielokrotnie więcej jak tak. Jeśli dzikie wysypiska są tworzone przez tych, którzy nie mają podpisanych umów na wywóz odpadów, a Remondis czy inne firmy przywozowe muszą mieć pokazane, gdzie te odpady wywożą. Bo starają się zezwolenia, oni muszą mieć zagwarantowane miejsce. Także to jest, będzie bardziej problem firm wywozowych. Będzie. No tak, ale ja wiem, jak wszyscy mieszkańcy będą miały podpisane umowy, to będą takie wysypiska. No i dlatego po wprowadzeniu regulaminu w tej chwili została opracowana w Radzie procedura egzekwowania tych umów. Zostały opracowane przez radę uprawne dokumenty i myślę, że ułatwi nam to egzekwowanie tego obowiązku. Myślę, że po prostu już dotrzemy teraz po prostu do każdej nieruchomości. Pani burmistrz, ja to rozumiem takie obawy pana radnego Tadeusza Bawickiego, że on dzisiaj jak orząd na wysypisko do Brzezi, czy nawet wysypisko po Policy, to za transport tych odpadów biorą złotówkę. A jeżeli to kasę będzie musiał jechać z tym drogę ratować czy gdzieś, to za kasę będzie miał 50 zł. I chodzi o to, że my się boimy jako radni tego miasta, że w przypadku zagrożenia zamknięciem naszego wysypiska w przyszłym roku, to odległość do wywozu wpłynie na ich ceny. Prawda? To dotyczy 14 lat. Segregacja. Segregacja. Segregacja.
cyfryzacji nie będzie żadnej kupi, będą monopoliści wywozić śmieci na wyspie. Bo oni tak wszyscy biorą na jedną kupę sypią, mimo że posłowie uważają. Nie jest to prawda. Natomiast przy tym systemie gospodarki odpadami, jeśli państwo tego nie ureguluje, no to niestety zasypią na no ale pani komisarz, pani takiej uwagi nie widzi, że w sytuacji, kiedy demontyz nie będzie mógł wywozić na najbliższe siedlisko, że inne będą stawki wywozu, stawki za usługę wywozu. Myślę, że oni mają kolejną stawkę i uwzględniają ją. Czyli oni biorą stawkę jedną płaci więcej, a kosztuje mniej, a drugą płaci mniej, a kosztuje ją więcej, tak? No przyjmujemy tam już na pewno się nie. Ale jak słyszę, że oni średnią dostawkę, jednemu włożą 10 metrów, drugiemu 100 i płacimy za 55 nawet. Wszyscy. No tak. No tak właśnie. No tak, ale później remontuje się w nowej kalkulacji, w nowej, bo to jedną koszulę następnie. Tak, że jeśli mamy tą debatę, to czemu nie zmienimy, bo problem jest. Widzimy ten problem, natomiast problem może stać się rzeczywisty w 2012-2013 roku. Dobrze. Czy jeszcze jakieś uwagi są oprócz tego, muszę uwagić? Ja chyba chciałem dodać to. I się pytam, a panowie, kiedy wy skończycie? Jak nam dadzą większe pensje? A drugi dowcip z autostrad, ale to jest fakt. Ci ludzie, którzy, znaczy firma, która wykonuje autostradę, mogą się wręcz, żeby nie natrafić na jakieś artefakty, czy jak to się nazywa, w ziemi, bo jest zaszczyt. Dziękuję. Dobrze, jeszcze do nas. Ja w sprawie, jak był transportu do drożności.